Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. Dziś będzie o kolekcjonowaniu doświadczeń zamiast rzeczy. Nagrałam ten odcinek na fali tego, co obserwuję co roku w Czarny Piątek, czyli Black Friday, oraz przed świętami Bożego Narodzenia. Mam poczucie, że nasze życia stają się coraz bardziej zagracone. Nie tylko nasze domy, nasze mieszkania czy nasze szafy toną w nadmiarze, ale bardzo często także nasze życia i głowy stają się zagracone. Zamiast kolekcjonować doświadczenia, wspomnienia, kolekcjonujemy dobre materialne. Zamiast mieć prostotę wyboru, to niejednokrotnie stajemy przed zbyt dużym wyborem, na przykład na półkach sklepowych, przed tak zwaną tyranią wyboru i kompletnie nie wiemy. Co wybrać? W ostatnie weekendy przed świętami już od czarnego piątku obserwowałam ludzi, którzy wychodzili z wyładowanymi torbami z centrum handlowego i działo się tak do późnych godzin wieczornych. Przypominali mi oni tak zwane mrówki, czyli drobnych przemytników przy granicy. Wiem, to takie trochę dziwne skojarzenie. No, i z jednej strony to bardzo piękne, ponieważ chcemy obdarować najbliższych. Natomiast, niestety, część z tych ludzi zapewne też zobaczę w inne weekendy z tymi wielkimi torbami. Właściwie, kiedykolwiek nie pojadę do centrum handlowego, na przykład w czwartek wieczorem, bo w Irlandii wtedy są dłużej otwarte supermarkety, no to ludzie wychodzą przeładowani wręcz różnymi dobrami materialnymi. W dzisiejszym odcinku dowiesz się między innymi, dlaczego nie warto kolekcjonować rzeczy i co warto w zamian kolekcjonować. Dowiesz się także, że nadmiar rzeczy powoduje przytłoczenie, depresję, a nawet śmierć: że możliwe jest nazbieranie nawet 120 ton rzeczy w jednym domu że zbieractwo to ciężka choroba. Dowiesz się także, co to znaczy być eksperymentalistą. No i Dowiesz się także jak zacząć cieszyć się życiem i wyjść z przytłoczenia rzeczami oraz jak znajomość swoich stylów zachowania pomaga w odgracaniu życia. Przygotuj kartkę i długopis, bo podzielę się z tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla ciebie transkrypt oraz karty pracy, które możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej www.klaudiakalazna.com ukośnik Podcast. Akademia Growings zaprasza także w odwiedziny na profil na Instagramie Klaudia Kalazna i kanał na YouTube. A jeśli słuchasz tego odcinka, daj mi koniecznie znać. Napisz do mnie lub oznacz mnie na story na Instagramie. Będzie mi miło, że słuchasz. Witaj w Akademii Growings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą, dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu, możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna, jak nikt inny, pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest. Właśnie dla ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj. Zadaj sobie na początek takie pytania. Czy masz w szafie coś, czego nie potrzebujesz? Czy zdarzyło ci się kupić ubrania albo torebkę albo buty, które nadal mają metkę? To znaczy, że wcale ich nie używasz? A może podążasz za jakąś modą, za jakimś stylem, chcesz kogoś naśladować i kupujesz rzeczy, które po prostu do ciebie nie pasują? Być może kupujesz je ze względu na modę. Są ludzie, którzy lecą na drogie, fajne wakacje nie dlatego, żeby coś przeżyć, ale dlatego, żeby pochwalić się znajomym, żeby popstrykać fotki, wrzucić je na wszystkie możliwe media społecznościowe. No nie ma w tym rzucaniu zdjęć nic złego. Ja też wrzucam różne zdjęcia. Natomiast pytanie brzmi, co stoi tak naprawdę za ich motywacją? Czy znasz takich ludzi? Pomyśl też o osobach, które kupują lepszy samochód, może jakieś inne przedmioty, tylko z tego powodu, żeby zaimponować sąsiadowi, a nie dlatego, że samochód im się po prostu podoba albo jest funkcjonalny. A jeszcze gorsze, że czasami ten samochód nie ma gdzie stać w garażu. Ponieważ garaż jest zagracony i nie ma nawet jak tam przejść. I takie różne pytania i refleksje mi się nasuwały, gdy zaczęłam pracować nad dzisiejszym odcinkiem. I jeszcze jedna rzecz. My ludzie jesteśmy często takimi chomikami, a patologiczne zbieractwo, czyli sylogomania, jest chorobą. Z większością z nas nie jest aż tak źle, no nie jesteśmy wszyscy patologicznymi zbieraczami. Ale homikowanie rzeczy na później, na tzw. zaś, jest często w ludzkiej naturze. Zbieramy rzeczy, mamy w szafach tzw. przydasie. Też miałam przez wiele lat taki problem, czyli chomikowałam wszystko, co się dało, zapychałam każdą wolną dziurę w szafie, byle tylko nie wyrzucić rzeczy, bo cytuję, to się jeszcze przyda, i to jest jeszcze przecież dobre. Będziemy dziś mówić o tym, jak bardzo jest zdradliwe to, że kupujemy rzeczy, które są nam po prostu niepotrzebne i często wcale nie przynoszą nam radości, a my pokładamy nasze poczucie szczęścia coraz częściej niestety w rzeczach materialnych, a nie w tym, czym trzeba, czyli w kolekcjonowaniu wspomnień, doświadczeń, w życiu pełnią życia. Całe przesłanie dzisiejszego odcinka chyba jest tak naprawdę proste. Nie doceniamy prostoty. To znaczy, proste według mnie jest to, aby posiadać rzeczy, których rzeczywiście potrzebujemy i które naprawdę sprawiają nam przyjemność, czyli zapewniają, że nasze życie jest lepsze. A często jest odwrotnie, kupujemy rzeczy, w których toniemy, które nas przygniatają, mamy z nimi często też złe skojarzenia i co gorsza, nawet wtedy nie jesteśmy w stanie ich wyrzucić. Zapraszam Cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. Można powiedzieć, że gościem dzisiejszej skrzynki z narzędziami będzie pan James Wallman. James Wallman jest blogerem i propagatorem nurtu zwanego eksperientalizmem. Ta nazwa pochodzi od słowa angielskiego experience, czyli doświadczenie. Ten człowiek twierdzi, że świat coraz bardziej odchodzi od cieszenia się wyłącznie dobrami materialnymi. Według niego coraz bardziej będzie wzrastać trend kolekcjonowania doświadczeń, doświadczenia życia, uważnego życia, cieszenia się tym, co się w danym momencie naszego życia dzieje. Wolman jest autorem książki Rzecz o zmęczenie, w której twierdzi, że wielu ludzi jest nieszczęśliwych z powodu przytłaczającego ich nadmiaru. Przytacza on też mnóstwo argumentów mówiących o tym, że nadmiar rzeczy powoduje u człowieka stres, depresję, a nawet śmierć. Bardzo zapamiętałam pewien drastyczny przykład z jego książki. Otóż dwóch braci, którzy byli takimi rasowymi zbieraczami i mieli trzypiętrowy dom z dwunastoma pokojami, nazbierali w tym domu 120 ton różnych rzeczy. Były tam jakieś nadwozia pojazdów, cały fort było czternaście fortepianów, specjalny tunel, żeby się w tym domu jakoś przemieszczać, no i pułapki dla intruzów, którzy by chcieli coś ukraść. Jeden z braci zginął w jednej z takich pułapek. To znaczy, to jego bogactwo, zbieractwo go przygniotło. Pospadały na niego różne rzeczy i pod nimi właśnie zginął. Ten przykład jest dość drastyczny, ale pokazuje nam, do czego może doprowadzić taka choroba jak patologiczne zbieractwo. Właśnie sylogomania, czyli patologiczne zbieractwo, to ciężka choroba, na którą według szacunków cierpi od 2 do 6% społeczeństwa. Niestety, trochę takiego zbieracza jest w każdym z nas. Przeczytam Ci teraz cytat z książki Rzecz o zmęczenie. Kto z Was nie stanął kiedyś przed takim problemem i nie miał podobnych odczuć? Kto z Was w trakcie wielkich porządków nie zachomikował czegoś na wszelki wypadek, nawet jeśli wcześniej nie używał tego przez lata? Kto nie trzyma starych ubrań w nadziei, że kiedyś będą znowu pasować albo wrócą do mody? Kto nie ma sprzętu sportowego leżącego od dawna odłogiem lub kompletów zestawów, zrób to sam? Przecież jeszcze mogą się przydać. Kto z was, zapytany, dlaczego trzyma jakąś rzecz, nie wykrzyknął, bo mi się podoba, jakby to miało służyć za całe wytłumaczenie? Taki krótki cytat podałam po to, żeby pokazać, że taki zbieracz wielu z nas gdzieś się tam czai. Autor książki podaje także przykład człowieka, który podpalił cały blok. I wiele osób zginęło z tego powodu, że miało mieszkanie zagracone gazetami, czasopismami, jakimiś starymi ubraniami. Tak bardzo zajęło się od ognia, że pożar rozprzestrzenił się na cały blok. Zanim przejdę do omówienia wpływu nadmiaru na depresję i stres, chciałabym zwrócić uwagę na to, byś przyjrzał przyjrzała się swoim przekonaniom na temat gromadzenia rzeczy i zdobywania doświadczeń. Zachęcam Cię do pobrania kart pracy, które przygotowałam do tego odcinka. Oczywiście możesz wejść na moją stronę internetową www.klaudiakalazna.com ukośnik podcast. Spróbuj odpowiedzieć na takie pytania. Jak oceniłabyś, oceniłbyś na skali od 1 do 10, na ile jest w Tobie zbieracza bądź zbieraczki? 10 to rasowy zbieracz, a 1... To minimalizm to moje drugie imię. Kolejne pytanie. Masz w domu coś, czego zupełnie nie potrzebujesz? Zapisz swoje refleksje. I jeszcze jedno pytanie. Wolisz kolekcjonować doświadczenia czy rzeczy? Podaj przykłady. No i kolejne. Czy rzeczy, które kupujesz, rzeczywiście są Ci potrzebne? Podaj przykłady. I ostatnie pytanie: Jakie masz przekonania związane z kolekcjonowaniem doświadczeń lub rzeczy? Jeśli chodzi o identyfikację, które z Twoich przekonań Cię krzywdzą, polecam odcinek drugi mojego podcastu pod tytułem Jak pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań? Również do tego odcinka możesz pobrać karty pracy oraz spróbować zamienić niezdrowe przekonania na takie, które cię będą wspierać. Ja przykładowo wyniosłam z domu to, że zamiast wydawać na pierdoły, czytaj podróże, kino, czy inne doświadczenia, warto gromadzić dobra materialne. Często w moim otoczeniu ludzie zadawali mi takie pytania: A po co ty jeździsz na te wycieczki? No po co ty tam jedziesz? Kupiłabyś sobie lepiej coś. Albo filharmonia? Koncerty w filharmonii? No przestań, na samochód byś już sobie z tego wszystkiego zaoszczędziła. Samochód byś miała fajny, może nie za duży, jakiś mały, no ale zawsze coś. Może też tak czasami masz, że dziwisz się, że ktoś wydaje pieniądze na przykład na jakieś drogie hobby, zamiast sobie coś kupić, na przykład jakiś fajny mebel do domu? Oczywiście bardzo dobrze mieć dobrej jakości rzeczy, o ile nam rzeczywiście służą, są nam potrzebne, a my naprawdę się świetnie z nimi czujemy. Może masz wyrzuty sumienia, gdy płacisz za doświadczenia, na przykład wycieczkę lub wyjście na koncert? Może czujesz wtedy, że to jest szastanie pieniędzmi, lepiej byś mogła coś czy mógł coś kupić dla domu, dzieci, męża, żony. A może kupujesz co róż, buty, torebkę, rzeczy do domu, chociaż widzisz, że nie są tak naprawdę potrzebne? A może ktoś u ciebie w domu ma dość rosnącej kupki kolejnych rzeczy, które zabierają wam przestrzeń życiową? A może masz zupełnie odwrotnie i potrafisz zdecydować, co rzeczywiście jest ci potrzebne i daje ci radość, niezależnie od tego, czy to jest przedmiot, czy jakieś doświadczenie? James Wallman w swojej książce mówi także o ciekawych badaniach. W 2000 roku grupa badaczy złożona z etnografów, psychologów, archeologów i fotografów zaprojektowała badanie. Które miało na celu pokazanie przyszłym pokoleniom, jak żyli ludzie w XXI wieku. Ten projekt nazywał się Życie domowe w XXI wieku i został wykonany przez Centrum Badania Rodzinnego Życia. No i powiem Ci teraz troszkę więcej o tym badaniu. Otóż wzięto pod lupę 32 rodziny z klasy średniej w Los Angeles. Najmniejszy dom, który wzięto pod uwagę, miał 90 metrów, największy 280. Postanowiono udokumentować, w jaki sposób uczestnicy badania żyją i co mają w swoich domach. Zbieranie danych trwało aż 4 lata, a przetwarzanie tych danych aż 7. Na czym polegał ten projekt? Otóż badacze towarzyszyli rodzinom całe dnie. Chodzili za nimi, robili notatki, zadawali pytania, robili zdjęcia wszystkiego, co się znajdowało w ich domach. Był jeden warunek, żeby nie robić zdjęć przedmiotów, które są schowane w szafach i szufladach, tylko wszystkiemu, co jest na wierzchu, czyli w ogrodzie, w bezpośrednim otoczeniu domów, w pokojach, graciarniach, garażach itd., tak ale nie wolno było robić zdjęć temu, co jest w szufladach i szafach, no bo to już by było bardzo, bardzo dużo danych do zbierania. Tak jak powiedziałam, cztery lata notowano, szukano, sprawdzano, co ci ludzie robią, w jaki sposób żyją. Wyniki okazały się przerażające. Jednym z najważniejszych spostrzeżeń było to, że wszystkie te domki miały ogródki, a niestety ludzie spędzali w swoich ogrodach zaledwie od 10 do 15 minut tygodniowo. Powtórzę: od 10 do 15 minut w ogrodach, w których były przedmioty, drogie stoły, krzesła, zabawki dla dzieci, pięknie urządzone ogrody, w których nikt nie chciał spędzać czasu. Drugim ważnym spostrzeżeniem badaczy było to, że w tych domach panował olbrzymi dzieciocentryzm. Dzieciaki krzyczały, często nie słuchały rodziców, we wszystkich tych domach było mnóstwo zabawek. Można było się potknąć o zabawki. Były tam też jakieś trofea dzieci na środku pokoju, mnóstwo zabawek na podłodze. Zatem badacze mieli takie dwa pierwsze spostrzeżenia, czyli niespędzanie czasu w ogrodzie i bardzo dzieciocentryczne domy. Wynotowano także, ile tych rzeczy w domach znaleziono. 9 na 10 rodzin nie mieściło swoich rzeczy w domu i upychało je w garażu. Często nie wystarczało już miejsca na samochód w tym garażu. Średnio było tam 39 par butów, 90 płyt DVD, 139 zabawek, 212 płyt CD. I 438 książek i czasopism. A w najmniejszym domku, tym 90-metrowym i pamiętaj, że badacze robili tylko zdjęcia tym rzeczom, które nie były schowane do szaf było 2260 przedmiotów. Jakie warunki powinny zostać spełnione, by określić, że mamy do czynienia z nadmiarem? Badacze stwierdzili, że są trzy warunki określenia, że coś jest w nadmiarze. Pierwszy, to jest bardzo dużo rzeczy. Drugi, widoczny bałagan, czyli te rzeczy się wszędzie, jak to się potoczy mówi, walają. No i trzeci, rzeczy nie mające swojego miejsca, czyli po prostu nie są osoby w stanie znaleźć tych rzeczy. Jeżeli kolekcjonujesz przykładowo płyty czy książki, tak jak ja. Czy jakieś inne rzeczy, które bardzo lubisz i dostarczają ci one fajnych doświadczeń, to jeżeli one mają swoje miejsce, jeżeli są poukładane w porządku i ty możesz je zawsze znaleźć, i jesteś świadoma, czy świadomy tego, gdzie one się znajdują, to w porządku. To według badaczy nie mamy tutaj do czynienia z nadmiarem. Opowiem ci teraz o drugiej części tego badania bo wspomniałam wcześniej o tym, że nadmiar ma wpływ, według autora książki, na naszą depresję i stres. Badaczka Derby Saxby z koleżanką kontynuowały badania, te, o których przed chwilą powiedziałam, pracując właśnie z tymi samymi rodzinami. Pani Saxby miała kiedyś też problem z życiem w bałaganie, w nadmiarze, w pośpiechu. Powiedziała, że ludzie toną w przedmiotach i czują się nimi przytłoczeni. Stwierdziła, że to nie jest takie zbyt naukowe określenie tego, co się w dzisiejszym świecie dzieje. Natomiast tak właśnie to odczuwała i bardzo się tym wątkiem zainteresowała. Postanowiła zbadać, czy jest jakieś powiązanie pomiędzy nadmiarem a stresem. Pracowała z 30 rodzinami z tych 32, o których wcześniej wspomniałam. Badacze. Chodzili i rozmawiali z rodzinami, a jeśli nie było tych badaczy w domu z tymi rodzinami, no to dawali uczestnikom badania kamerki, które nagrywały ich życie rodzinne i rozmowy. Zadawano rodzinom różne pytania, w których trzeba było określić, na przykład, swój dom, i często padały odpowiedzi takie jak zagracony, zabałaganiony, chaotyczny. Natomiast bardzo ważne było zebranie tych opinii na temat własnego domu, po to, żeby sprawdzić to z drugą zmienną w tym badaniu. Drugą zmienną był poziom hormonu stresu. Badacze dali badanym ludziom fiolki i prosili, aby kilkakrotnie w ciągu dnia oddawali do tych fiolek swoją ślinę, a potem był w tej ślinie badany oczywiście poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Okazało się, że to głównie u kobiet w zagraconych mieszkaniach wzrastał poziom stresu. Zatem mamy tutaj korelację. Korelacja oznacza, że coś współwystępuje ze sobą, ale nie mamy tu związku przyczynowo-skutkowego, więc nie wiemy, czy tak naprawdę chodzi o to, że zagracone mieszkanie powoduje bardzo duży stres, czy odwrotnie, że stres powoduje to, że kobieta jest tak zmęczona, że nie jest w stanie posprzątać, dlatego ma zagracone mieszkanie. Natomiast ta korelacja jest silna. Wszyscy, którzy mówili o chaotycznym domu, rupieciarni itd., mieli wyższy poziom kortyzolu. Może też być tak, i też ku temu skłaniają się badacze, dali to jako jedną z potencjalnych odpowiedzi. Że to jest błędne koło, że to zagracenie powoduje stres, a stres powoduje kolejne zagracenie. Czyli my po prostu nie jesteśmy w stanie już później tego wszystkiego uporządkować i się w tym wszystkim gubimy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać, z jakiego powodu autor twierdzi, że nasz świat tonie. Tonie pod różnymi śmieciami, gratami, a i my toniemy w naszych życiach. Otaczamy się Coraz lepszymi przedmiotami, gadżetami, a niestety poziom depresji wzrasta, poziom tego, co nazywamy poczuciem szczęścia, spada. Można by w tym momencie, bo to przecież skrzynka z narzędziami, zadać sobie takie pytanie: no to jak mogę stawać się takim eksperymentalistą? Jak to zrobić? Jak stać się człowiekiem, który chce życia? Doświadczać, cieszyć się życiem, żyć w spokoju i robić rzeczy zgodnie ze sobą, a nie dlatego, że sąsiad czy sąsiadka krzywo na nas spojrzy, albo dlatego, że fajnie rodzinie pokazać, w jaki sposób żyjemy, albo jeszcze z jakiegokolwiek innego powodu, no albo co ludzie na ulicy pomyślą, kiedy nie będę miała, czy miał ubrania, no takiego bardzo modnego według najnowszych trendów. Zanim przejdę do podpowiedzi Wolmana, Chciałabym też zaznaczyć, że często również zagracamy nasze życia relacjami, które nam nie służą. Pamiętaj, że jeśli nie opróżnisz szafy ze starych ubrań, to nie będzie w niej miejsca na nowe. Jeśli nie zrezygnujesz z relacji, które są dla ciebie toksyczne, nie oczekuj, że będziesz mieć czas oraz przestrzeń w twoim sercu na innych ludzi. Tutaj bardzo polecam trzy odcinki dotyczące postawy asertywnej, komunikacji i empatycznego słuchania. I to są tytuły tych odcinków. Czy umiesz dbać o własne granice? Jak budować swoją asertywną postawę? Kształtuj swoją asertywność. Oraz, czy wiesz, że agresja to nie zawsze krzyk poradź sobie z manipulantami, pasywnymi agresorami. No i trzeci polecany przeze mnie odcinek. Jak zrozumieć swojego rozmówcę i sprawić, aby komunikacja dała ogromną wartość o sztuce słuchania. Zatem, jak pracować nad tym, by bardziej doceniać doświadczenia zamiast otaczać się coraz większą liczbą przedmiotów? James Wallman podaje trzy metody. Pierwsza metoda: odpocznij od rzeczy, czyli naucz się, co tak naprawdę jest ci potrzebne, a co nie. No, i tutaj Wolman podaje przykłady takich dwóch ciekawych gier, w które możesz zagrać. Pierwsza to gra w pudełka. Wybierz jakieś pomieszczenie, albo szufladę, albo szafę, albo możesz też zagrać w ekstremalną wersję tej gry, która polega na tym, by spakować cały dom, wszystko co masz w worki, pudełka i tak dalej. No i żyj tak. Na przykład przez miesiąc z tymi spakowanymi rzeczami. Ale pamiętaj, możesz je zawsze wyciągać. To znaczy, jeśli potrzebujesz szczoteczkę do zębów, wyciągasz. Potrzebujesz jakieś buty, wyciągasz. Czyli wszystko, czego potrzebujesz, masz prawo wyciągnąć. Po jakimś założonym przez ciebie okresie, rzeczy, których nie wyciągałaś czy nie wyciągałeś przez miesiąc, prawdopodobnie wyrzucisz. Jeśli ci trudno to zrobić. To możesz też dać tym rzeczom jeszcze miesiąc życia i później je oddać albo wyrzucić. Wiesz, jeżeli ci ciężko wyrzucać rzeczy, to po prostu poszukaj osób potrzebujących, czy może jakichś instytucji, którym te twoje przedmioty jeszcze mogą się przydać. To tylko zabawa po to, żeby nam pokazać, że być może tak naprawdę nie jesteśmy wcale aż tak uzależnieni od przedmiotów wokół siebie. No, i pewnie niektóre z tych przedmiotów zupełnie nie są nam potrzebne. Może wcale za nimi nie zatęsknimy. Kto wie, zachęcam do wypróbowania. I druga gra. Co przegapiłeś? W tę grę można się zabawić z partnerką lub partnerem. No, z, kimś, z kim się dobrze znasz, na przykład ze współlokatorką czy współlokatorem. Gdy ten ktoś nie widzi, chowasz mu jakąś rzecz. Ustalcie oczywiście reguły, jak długo będziecie grać, na przykład przez tydzień. Jeśli ten ktoś przez tydzień nie zauważy, że gdzieś zaginęła dana rzecz, no to buch, ta rzecz jest do wyrzucenia lub oddania. Powiem szczerze, że trochę obawiałabym się, gdyby mój mąż pochował moje rzeczy. No ale wiesz, gdybyśmy się w to bawili i umówilibyśmy się na jakiś czas, to pewnie bym była bardzo czujna i bym sprawdzała, co tam się wyrabia. Druga metoda. Nie wracaj do starych nawyków. Gdy postawisz już ten pierwszy krok i zdasz sobie sprawę, co posiadasz, do czego ci to jest potrzebne i zobaczysz, czy zauważasz, jeśli to znika, warto postawić krok drugi. Zobacz, jeśli oddasz lub sprzedasz coś starego, no to przychodzi miejsce na nowe. Czyli z tym związane jest takie niebezpieczeństwo, że polecisz do sklepu coś znowu kupić. No wiesz. Mam miejsce na nowe, no to idę i kupuję. Postaraj się tego nie robić. Postaraj się omijać szerokim łukiem wszelkie tak zwane superokazje. Ten odcinek, tak jak mówiłam, powstał pod wpływem Czarnego Piątku, czy też fali zakupów przedświątecznych i tego, jak się czułam, gdy widziałam czasami filmiki, jak ludzie się bili na różnych wyprzedażach. Kiedyś też widziałam taki wymowny filmik, który pokazuje szczura który biegnie i wpada raz do McDonalda, raz w inne miejsce. wiesz, jak taka symbolika wyścigu szczurów. A potem w końcu jest czarny piątek i ten szczur zostaje rozerwany na strzępę. Zatem pamiętaj, nie wracaj do starych nawyków. Trzecia metoda. Zagraj w miliony Brewstera. Czyli spróbuj wejść na wyższy poziom zaawansowania i przez jakiś czas nie wydawaj Pieniędzy na przedmioty. To najbardziej zaawansowany poziom. Na czym on polega? W 1902 roku powstała powieść Miliony Brewstera. Główny bohater mógł odziedziczyć po swoim ekscentrycznym krewnym ogromną sumę pieniędzy. No ale był jeden warunek: musiał przez rok wydać milion, ale nie mógł kupować żadnych przedmiotów, żadnych dóbr materialnych. Możesz zagrać w taką okrojoną wersję tej gry. Czyli niekoniecznie trzeba wydawać miliony. Możesz na przykład założyć, że przez weekend, czy przez jeden dzień, czy tydzień, miesiąc masz jakąś określoną kwotę na przykład tyle, co normalnie wydajesz, i masz to wydawać na jakieś doświadczenia, czyli nie wydajesz tego na dobra materialne. Przykładowo można by znaleźć jakieś fajne miejsca, by coś zjeść. W Dublinie na przykład są takie cudowne miejscówki, w których możesz znaleźć różne stoiska z kuchniami świata. Można też na przykład znaleźć jakąś spółdzielnię, która organizuje taki jakby targ i na nim sprzedaje jedzenie. I jakiś czas temu też zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób mogę doświadczać bardziej życia, grając w taką grę, no i czasami próbujemy z mężem w niektóre weekendy właśnie w ten sposób działać. Podsumowując, mamy trzy metody, które podpowiada James Wallman. Po pierwsze, odzwyczaj się od rzeczy. Po drugie, nie wracaj do starych nawyków. I po trzecie, spróbuj wejść na najwyższy poziom zaawansowania i przez jakiś czas nie wydawaj pieniędzy na przedmioty, czyli dobra materialne. Autor Rzecz o zmęczenia podpowiedział, że. Są pewne nawyki, które mogą nam pomóc w mądrych wyborach. Pierwsze dwa nawyki, o których powiem, dotyczą analizy. Czyli, nawyk pierwszy, zanalizuj swój stan posiadania. Czyli zastanawiaj się, czego tak naprawdę potrzebujesz, po co to kupujesz, czy chcesz komuś zaimponować, czy to jest dla ciebie, bo ty się tym rzeczywiście cieszysz. I oczywiście, analizuj, czy te rzeczy zapewniają ci także gromadzenie wartościowych doświadczeń. No, i nawyk drugi, związany z analizą: zanalizuj twoją sytuację zawodową. Jeśli mnie dłużej znasz, to wiesz, że często powtarzam coś takiego: że przestawiałam swoją drabinę od ściany do ściany. To jest metafora zaczerpnięta od mojego ukochanego Stevena Coveya. aż znalazłam odpowiednią ścianę, na którą rzeczywiście warto się wspinać. No i teraz wchodzę, wchodzę sobie po tej drabinie z radością i. Lekkością. Zastanów się nad tym, czy jeżeli spotykasz się z rodziną czy ze znajomymi, no to wolisz nie mówić o swojej pracy, bo tak bardzo jej nie lubisz? Wolisz spuścić zasłony milczenia na ten temat? Albo jeżeli ktoś Ciebie zapyta, co tam u Ciebie zawodowo, w pracy, w biznesie, to Ty odpowiadasz: ym, ym, stara bieda, ani mi nie mów. Jeżeli tak się dzieje, to jeszcze daleko ci pewnie do eksperymentalisty, bo to oznacza, że no nie cieszysz się swoją pracą. Chodzisz do tej pracy, żeby zarabiać pieniądze. Doświadczenia, które kolekcjonujesz, raczej nie wpływają na polepszenie twojego zdrowia psychicznego. Oczywiście praca jest od tego, żeby zarabiać pieniądze. Mówię o takiej sytuacji, w której ta praca jest dla ciebie naprawdę bardzo taka osłabiająca i na dłuższą metę może się to po prostu zakończyć. Wypaleniem zawodowym. Dwa kolejne nawyki dotyczą podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować. Pierwszy nawyk, bądź tu i teraz. Zobacz, są ludzie, którzy rozdrapują przeszłość i cały czas czegoś żałują, gdybają, mówią, a gdybym to kupił, a gdybym to zrobił. I są też ludzie, którzy patrzą bardzo w przyszłość i ciągle mówią tak. Ja za 10 lat będę miał to i to, a jak odchowam dzieci to tamto, a jak zarobię to miliony to będę szczęśliwy i tak dalej. Albo moi niektórzy znajomi w Irlandii powtarzają, jak ja do Polski wrócę to ja wszystko już będę miała, Uuu, karierę, pieniądze, szczęście. Albo znajomi w Polsce mówią, jak ja z tej Polski wyjadę to słuchaj, to w końcu będę żyć. Te dwie grupy osób żyją albo przeszłością, albo przyszłością, nie za bardzo żyjąc tu i teraz. Powiem Ci o moim emigracyjnym podwórku i podam ekstremalny przykład. Znam ludzi, to akurat nie są Polacy, którzy potrafią jeść najgorsze rzeczy, by kupić sobie dwie, trzy nieruchomości za gotówkę i oszczędzają pieniądze na wyżywieniu własnych dzieci również. Są bardzo sfrustrowani, narzekają, a ich dzieciaki prawie ich nie widzą, no bo jak ktoś ciągle siedzi w pracy, to nie ma czasu na zabawę czy rozmowy z dziećmi. Są to osoby bardzo dobrze wykształcone, np. osoby pracujące na uczelniach, i ich życie przebiega im przed nosem. Oni po prostu nie żyją. Oni czekają, aż wrócą do swoich nieruchomości za oceanami, a w tym momencie życie przed nosem im ucieka podobnych przykładów utknięcia w przeszłości albo życia mrzonkami o wspaniałej przyszłości kiedyś tam mam napęczki pomyśl o ludziach cię otaczających i o tym co ty sama bądź sam robisz w tym momencie życia być może nie skupiasz się na życiu tu i teraz i pamiętaj to życie jest właśnie teraz z naszymi rodzinami przyjaciółmi z projektami które sprawiają nam frajdę przeszłość możemy naprawić tylko teraz, gdybanie o niej, nic nam nie da. A przyszłości nie przewidzimy, choćbyśmy bardzo, bardzo chcieli. Pomyśl o prostych sprawach, takich jak spacer. Fajnie pójść na spacer, skupić się na nim, a nie się zamartwiać i myśleć o dziesięciu innych rzeczach, zwłaszcza o tych, na które nie masz wpływu. Po co szarpać się z tym, na co tego wpływu nie mamy? No i na pewno nie mamy wpływu też na przyszłość i przeszłość. Wiadomo, przyszłość można trochę zaplanować, no ale życie lubi płatać figle. Mówimy też często o stanie flow czyli o takim byciu tu i teraz o stanie przepływu czyli na przykład, gdy coś robisz, to nie myślisz o niczym innym. Podczas moich warsztatów na temat identyfikacji mocnych stron zadaję uczestnikom często takie pytanie: co lubiłaś, co lubiłeś robić jako dziecko? W jaki sposób się bawiłaś, w jaki sposób się bawiłeś? Zastanów się nad tym również ty. Kiedy osiągasz stan przepływu? Może gdy śpiewasz w głos albo tańczysz i jesteś w stanie przepływu? Albo gdy malujesz obrazy, albo liczysz jakieś cyferki w Excelu i o niczym innym nie chce ci się myśleć, bo to kochasz po prostu. Jak czytam książki, to czuję właśnie taki stan. I jeszcze raz podkreślam: pamiętaj, że przeszłości nie zmienisz, a przyszłości nie przewidzisz. I oczywiście nie mamy tutaj zapominać o planowaniu, albo zapominać o jakichś bardzo ważnych rzeczach z przeszłości. Nie o to chodzi. Bo przecież kolekcjonowanie doświadczeń też dostarcza nam fajnych wspomnień. Dziadek autora książki, o której dzisiaj mówię, czyli Książki Rzecz o Zmęczenie, kiedyś wręczył mu karteczkę, na której napisał, że ważniejsze od wszystkiego innego są wspomnienia. Pamiętam też, że kiedyś oglądałam film o mężczyźnie chorym na raka. Powiedział swojej żonie, że on nie chciał już tak żyć jak do tej pory. Pięć lat po powrocie z emigracji pracował od rana do wieczora i nie miał żadnych wspomnień. Pamiętał tylko znienawidzoną przez siebie pracę fizyczną w sklepie i to uświadomił sobie dopiero podczas swojej ciężkiej choroby. Gdy wyzdrowiał, to wyjechał do innego kraju i tam już wiedzie spokojne życie. Mówiąc o mądrym podejściu do planowania w zgodzie ze sobą, polecam serdecznie pierwszy odcinek mojego podcastu. Pod tytułem Projektowanie nowego roku: jak planować w oparciu o swoje wartości, czyli w zgodzie ze sobą. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie przydatny, ponieważ mówię w nim nie tylko o planowaniu roku, ale też innych dłuższych okresów. Nawyk drugi: bądź swoją własną publicznością. Jeżeli coś robisz, to się zawsze zastanawiaj nad tym, czy to się Tobie podoba, to coś, co chcesz kupić, na przykład, a nie wszystkim wokół, nie tej innej publiczności. Czyli, jeśli przykładowo kupujesz aparat fotograficzny, zapytaj siebie, po co go kupuję? I odpowiedź może brzmieć: bo ten aparat będzie mi służył świetnie, będę mogła czy mógł go wykorzystywać w czasie moich wypraw. Bardzo mi się podoba to określenie bądź swoją własną publicznością. To ty jesteś dla siebie w tym momencie najważniejsze, czy najważniejsze, a nie wszyscy inni. No i podam jeszcze na koniec skrzynki z narzędziami trzy nawyki dotyczące decyzji zakupowej. Nawyk pierwszy: stawiaj ludzi na pierwszym miejscu. Jeżeli masz podjąć decyzję dotyczącą kupienia czegoś, to się zawsze zastanów, na ile to spowoduje, że będziesz bliżej Twojej rodziny. Twoich przyjaciół i ludzi, na których ci zależy. W dużym skrócie, czy to cię oddala od tych ludzi, czy cię przybliża do nich? No i drugi nawyk, wydawaj mądrze, czuj się lepiej. Ten nawyk mówi o wydawaniu pieniędzy na to, czego potrzebujemy, ponieważ często jest tak, że coś kupimy, a później żałujemy i myślimy. O, a, gdybym sprawdził tę cenę wcześniej w innym sklepie, o jej mogłem sprawdzić, a sąsiad kupił taniej. No albo mamy wyrzuty sumienia, bo kupiliśmy pochopnie daną rzecz, a ona naprawdę do niczego nam nie jest potrzebna i każde spojrzenie na nią powoduje złe samopoczucie. Nawyk trzeci, wybierz życie, wybierz doświadczenie. Zamiast komentarza zakończę cytatem. Jesteśmy jak mechaniczne króliki, zahipnotyzowane blaskiem świata nieograniczonej konsumpcji, obietnicami coraz wyższego standardu życia. I na koniec skrzynki z narzędziami przypomniało mi się, że jest taka społeczność ludzi, którzy są nazywani nomadami cyfrowymi czyli ludźmi, którzy lubią mieszkać w różnych wybranych przez siebie miejscach, pracują zdalnie i nie widzą sensu w tym, by mieć ze sobą cały bagaż rzeczy, które musieliby ze sobą wlec. Oni mają wielki, inny bagaż. Oni mają olbrzymi bagaż doświadczeń. Kiedyś zupełnie nie rozumiałam takiego podejścia, a kilka lat temu wraz z moim mężem skłanialiśmy się ku temu, by wypróbować podobny styl życia. A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie: jak włączyć wyższy bieg? Czyli, jak nadać skalę swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa? Jak ruszać, by silnik nie zgasł? Zastanowimy się, jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę, zanim zapali się kontrolka. A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? Ważne jest także, by w procesie uczenia się, wybierania takich przedmiotów i doświadczeń, które rzeczywiście Ci służą, przyjrzeć się naszym stylom zachowania disk warto wysłuchać też odcinka jeżeli go jeszcze oczywiście nie znasz pod tytułem supermoce jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi i potem też odsłuchać innych odcinków o różnych stylach komunikacji disk oraz o tym jak sobie radzić z osobami które zachowują się w trudny dla nas sposób wszystkie te odcinki oczywiście umieszczę w opisie na mojej stronie internetowej a na potrzeby dzisiejszego programu, przypomnę pokrótce, w jaki sposób działają osoby o różnych stylach zachowania według modelu DISC, którego autorem jest dr William Morton Marston. I dam Ci kilka takich szybkich wskazówek, takich do zastosowania od zaraz, jak na skrzynie biegów przystało. I pamiętaj, że większość z nas nosi w sobie dwa lub trzy style zachowania w różnych natężeniach. Dlatego bardzo uważnie obserwuj siebie i innych, by zauważyć, który z nich staje się dominujący. Osoba o stylu D, czyli o stylu dominującym. Ludzie o stylu D są skupieni na celach i na zadaniach i działają bardzo szybko. Pamiętaj, że jeśli czujesz w sobie styl D, to warto wykorzystywać wszelkie gry, w których możesz rywalizować ze sobą lub z kimś innym. I u ciebie to sprawa jest prosta. Wyznaczasz cele, odhaczasz na kartce ich realizację. Nie jesteś osobą, która lubi działać, zatem weź kalendarz, wpisz kilka zadań związanych z odgracaniem i jedziemy. I bonusowa wskazówka. Nie cierpisz tracić kontroli? Zatem zapytaj siebie, czy rzeczywiście chcesz utracić kontrolę nad swoją przestrzenią? Przecież to nie w twoim stylu. Osoba o stylu I, czyli o stylu inspirującym. Ludzie o stylu I są skupieni na innych ludziach, na zabawie, na świetnej atmosferze. Szybko przechodzą do działania. Pamiętaj, że jeśli czujesz w sobie styl I, to wszelkie gry też będą dla Ciebie w porządku, pod warunkiem, że będziesz do nich podchodzić na wesoło, w radosnej atmosferze. Szybko przechodzisz do działania, natomiast nie zawsze kończysz rozpoczęte projekty. A do tego trudno ci pozbywać się pamiątek i prezentów. Zatem zadbaj, by ktoś systematycznie z tobą sprawdzał, jak ci idzie. No i być może częścią nadmiarowych przedmiotów możesz obdarować swoich znajomych. Wyobraź sobie uśmiech na ich twarzy. I bonusowa wskazówka. Bardzo lubisz ludzi? i boisz się odrzucenia, czy naprawdę twoi przyjaciele będą chętnie przebywać w twoim zagraconym domu lub mieszkaniu? Zadbaj o twoją przestrzeń, to zadbasz też lepiej o relacje. Osoba o stylu S, czyli o stylu stałym. Ludzie o stylu S są skupieni na zachowaniu harmonii w swoim otoczeniu oraz działają w wolniejszym tempie. Pamiętaj, że jeśli czujesz w sobie styl S, to możesz mieć tendencję do przekładania decyzji na temat działania, na przykład odgracania. Wyznacz datę w kalendarzu i poproś najbliższych, by ci kibicowali w tym procesie. Lubisz działać w grupie, zatem wszelkie wyzwania czy grupy wsparcia będą dla ciebie odpowiednie. Potrzebujesz takiego łagodnego dopingu i dużej dawki zrozumienia. I bonusowa wskazówka. Jeśli tak cenisz harmonię, to zapytaj siebie, w jaki sposób chomikowanie rzeczy może zaburzyć harmonię. Jak możesz też lepiej zadbać o najbliższych dzięki organizacji wspólnych zajęć zamiast kupowania rzeczy? Osoba o stylu C, czyli o stylu sumiennym. Ludzie o stylu C są skupieni na zadaniach oraz na jak najlepszej jakości. Działają dość wolno, bo gromadzą różne informacje i dane oraz dbają o szczegóły. Pamiętaj, że jeśli czujesz w sobie styl C, przeczytaj koniecznie badania, które mówią o wpływie zagracenia na zdrowie i relacje. Sprawdź, co na temat zagracenia mówią naukowcy sprawdź oczywiście dane w kilku źródłach, a potem od razu przejdź do działania. I bonusowa wskazówka. Skoro tak bardzo cenisz jakość, to warto wyznaczyć sobie kryteria zakupowe. Na przykład, kupuję jedną porządną, naprawdę potrzebną, być może dużo droższą rzecz, zamiast kilku bubli. Zadawaj sobie też nieustannie pytanie: jak ten przedmiot wpłynie na jakość mojego życia? A teraz zapraszam cię do zajrzenia do mojej skrzyni skarbów. Jest ona Pełna skarbów wyszperanych w internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. To moje osobiste odkrycia, rzeczy oraz merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować sprawy na co dzień i rozwijać się. Jak się pewnie domyślasz, moim skarbem numer jeden jest książka Jamesa Wallmana, Rzecz o zmęczenie. Znajdziesz w niej oprócz tych ciekawostek, o których już powiedziałam, analizę w części drugiej pod tytułem Jak do tego doszło? Źródła kultury wyrzucania. Oj, ciekawe przemyślenia tutaj znajdziesz. Naprawdę bardzo polecam. Jeśli nie masz czasu czytać, to ja właściwie dużą część tej książki ci streściłam. Powiedziałam, co możemy robić, by bardziej doceniać doświadczenia, a nie tylko to, co mamy w postaci przedmiotów. Oczywiście, w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej będą te wszystkie skarby, o których wspominam w tej części. Autor książki James Wallman yy, i to jest ten mój drugi skarb teraz. Wypowiedział się bardzo ciekawie w czasie konferencji TEDx Staffocation and the Experience Revolution. Zachęcam do obejrzenia również. No i kolejny skarb. Pozostając w tym klimacie, chciałabym polecić podcast Razem Lepiej, w którym Judyta i Sebastian poruszają wątki związane z życiem we własnym tempie, minimalizmem i budżetem domowym. Bardzo polecam 43 odcinek pod tytułem Minimalizm Jak pozbyć się nadmiaru rzeczy? Pozwól, że zacytuję: Jak pozbyć się nadmiaru rzeczy z poszanowaniem ekologii? W dzisiejszym odcinku znajdziesz 8 skutecznych sposobów na oczyszczenie przestrzeni w odpowiedzialny sposób, a także listę przedmiotów, których możesz pozbyć się od razu, bez żalu. Posłuchaj odcinka i naucz się wyrzucać niepotrzebne rzeczy. No nic dodać, nic ująć, tylko korzystać. Kolejny skarb to książka Barego Szwarca pod tytułem Paradoks Wyboru. Często polecam tego pana, być może nawet już go polecałam w którymś z odcinków podcastu. No, nawet nie mogę sobie teraz przypomnieć. Natomiast dzisiaj mówimy o nadmiarze, więc postanowiłam tę książkę również polecić. Jest niewielka, natomiast bardzo wartościowa. No, i nie byłabym sobą, gdybym też nie podrzuciła ci świetnego, pełnego humoru i skłaniającego do refleksji wystąpienia Barego Szwarca na konferencji TED pod tytułem The Paradox of Choice. James Wallman mówił o eksperymentalistach, a Bary Szwarc opowiada o maksymalistach. Pewnie się zastanawiasz cóż to za kolejny dziwny stwór ten maksymalista? Już dziś wystarczająco Molestowałam cię przecież eksperymentalizmem. <grych> Maksymaliści to ludzie, którzy szukają podczas dokonywania wyboru jak najlepszej opcji. Możesz powiedzieć, halo, halo, no ale co w tym dziwnego? No każdy przecież chce podjąć jak najlepszą decyzję. No problem polega na tym, że maksymalista czasami szuka najlepszej opcji w nieskończoność. Maksymalista ma jakieś kryteria, ale mimo tego, że znajdzie coś spełniające te kryteria, to ciągle ma takie poczucie, że może znaleźć coś lepszego. Na przykład idzie do sklepu i myśli: O, żółty, ładny sweter. Chciałem żółty sweter w cenie do 80 zł. Jest ten sweter, mógłby go kupić, no ale maksymalista go nie kupi, tylko pójdzie do innego sklepu tylko po to, by poszukać jeszcze lepszej opcji, żeby sprawdzić, czy aby na pewno tam nie znajdzie lepszego sweterka. Barry Schwartz w swoim wystąpieniu podczas konferencji TED mówił o tym, jak bardzo zmęczyły go zakupy dżinsów. Powiedział, że po prostu chciał kupić dżinsy, ale było tak wiele modeli, że ta mnogość wyboru zaczęła go przygniatać. Przypomnij sobie taką sytuację ze swojego życia. Może też zrezygnowałaś bądź zrezygnowałeś z jakiegoś zakupu, bo trudno ci było podjąć decyzję z powodu zbyt wielu dostępnych opcji. Podam ci przykład z mojego doświadczenia. Zazwyczaj kupuję jedzenie od lokalnych producentów. Robię to raz w tygodniu. Często też zamawiam świeże ryby czy inne produkty żywnościowe online. Przez kilka miesięcy miałam pewien projekt w Warszawie. Jak wpadłam do wielkich supermarketów, to byłam przerażona. Wycofałam się, bo było tam tyle rodzajów płatków śniadaniowych i wszystkiego innego, że już po prostu nie wiedziałam, co ja mam kupić. Najbardziej zapamiętałam olbrzymie regały z odmianami różnych margaryn. Nie jem wcale margaryny, ale robiłam dla pewnej irlandzkiej firmy badania związane z polskim rynkiem. Zatem byłam zmuszona się tym margarynom wnikliwie przyglądać. Tortura. Odmiany smaków, których bym nigdy sama nie wymyśliła. Dla mnie każda wyprawa do supermarketu to jest taka droga przez mękę. A maksymaliści aktywnie szukają najlepszej opcji, wierząc w to, że jeśli dłużej będą szukać, no to na pewno znajdą opcję idealną. Potrafią wiele dni sprawdzać ceny, porównywać cechy produktu czy usługi, czytać opinie. Tracą na to naprawdę mnóstwo czasu. I to najgorsze, ciągle są niezadowoleni, bo mają poczucie, że gdzieś tam, za górami, za lasami, jest jeszcze lepsza opcja. Ci ludzie też często cierpią na tak zwany żal postdecyzyjny. Ich oczekiwania wzrastają i czują mniejszą satysfakcję z zakupu, mimo że się tyle naszukali tego najlepszego. Produktu. Barry Schwartz zaryzykował taką tezę, że nadmiar w dzisiejszym świecie powoduje, że ludzie stają się maksymalistami, czyli są niejako zmuszeni, żeby się nimi stać, bo zaczynają przyzwyczajać się do tego nadmiaru. Zaczynają żyć pod dyktando tak zwanej tyranii wyboru. O ileż lepiej byłoby być satysfakcjonalistą bądź satysfakcjonalistką, czyli kimś, kto po prostu jasno sobie wyznacza kryteria i mówi. Okej, okay, chcę żółty sweter w tej cenie. Jest żółty? W tej cenie jest, biorę. Chcę samochód z tym i z tym jest, kupuję. Pamiętam, że w przeszłości potrafiłam sprawdzać w 10 sklepach, zanim coś kupiłam. No jeszcze wtedy nie było niestety. Porównywarek dywarek celowych i to było normalne, że się sprawdzało. Natomiast nie robiłam tego w nieskończoność. A moje koleżanki potrafiły dwa tygodnie kupować sukienkę czy buty. I to ze względu właśnie na ten nadmiar, a nie na to, że nie było takich ubrań w sklepie. Paryż Szwarc mówi też, że teoretycznie mamy wolność wyboru i według niego to jest odwrotnie. Jesteśmy niewolnikami tego szerokiego wyboru panuje tyrania wyboru. Czyli James Wallman mówił o tym, że mamy klęskę nadmiaru, a Barry Schwartz używa mocnych słów mówiąc o tyranii wyboru. Zastanów się, w jakich sytuacjach zauważasz, że taki nadmiar powoduje paraliż decyzyjny i nie jesteś w stanie dokonać wyboru. Nie chodzi tylko o kupowanie. Chodzi o różne decyzje życiowe. Maksymalista tak długo będzie kminił, analizował, bo cały czas wierzy, że podejmie najlepszą możliwą decyzję, aż w końcu może jej wcale nie podjąć. Albo podejmie, ale i tak będzie jej żałował. Schwartz mówi, że robiono badania na ten temat i niestety maksymaliści najgorzej wypadali spośród ludzi, którzy wypełniali testy dotyczące pytań typu, czy czujesz się szczęśliwy, czy też o, o pytań takich dotyczących depresji czy samopoczucia. Um, okazało się, że ci z wysokimi wynikami maksymalizmu byli na skraju depresji. No i w większości twierdzili, że nie czuli się usatysfakcjonowani w życiu. I jeszcze przeczytam bardzo fajny cytat o tym, że powinniśmy czasami też zaakceptować ograniczenia, a nie cieszyć się, że mamy taki szeroki wybór. Niektóre ograniczenia są według Barego Schwarza dobre, jak na przykład to. Zapnij pasy w samochodzie albo jakieś normy społeczne czy ograniczenia, które nam pomagają po prostu łatwiej funkcjonować. W książce znajduje się obrazek rybki w akwarium i następujące słowa szwarca: Możesz być kimkolwiek chcesz, żadnych ograniczeń mówi krótkowzroczny. Rybi rodzic do swojego potomstwa, nie zdając sobie sprawy, na jak ograniczoną egzystencję pozwala akwarium. Ale czy ten rodzic jest naprawdę krótkowzroczny? Życie w akwariowym, ograniczonym i ochronnym świecie pozwala młodej rybce na eksperymentowanie, badanie, tworzenie, zapisywanie historii jej życia bez zamartwiania się o to. Że umrze z głodu, czy też zostanie zjedzona? Bez tego akwarium nie byłoby naprawdę żadnych ograniczeń, ale rybka spędziłaby cały swój czas, usiłując po prostu przeżyć. Wybór w ramach ograniczeń, wolność w ramach ograniczeń jest tym, co umożliwia tej małej rybce wyobrażenie sobie całego zakresu cudownych możliwości. Mam jeszcze dwa skarby. Pierwszy to krótki artykuł By Experiences Not Things Habblina o tym, że wydawanie pieniędzy na doświadczenia według badaczy przynosi ludziom więcej szczęścia niż wydawanie pieniędzy na dobra materialne. Profesor psychologii Tomasz Gilowicz z Cornell University. Powiedział, że wynika to z tego, że mamy takie zjawisko jak antycypacja, czyli wyczekiwanie na coś. Przypomnij sobie, proszę, sytuację, w której czekałaś bądź czekałeś na coś jako dziecko. Na przykład, że pojedziesz na wycieczkę, do cyrku albo do wesołego miasteczka. Gdy wyczekujemy na jakieś wspaniałe wydarzenie, to czujemy po prostu ekscytację. Nie możemy się doczekać tego wydarzenia i cieszymy się. Z kolei, gdy zamówimy np. nowego iPhona czy nowy stół do jadalni, to tego rodzaju wyczekiwanie według badaczy raczej kojarzy nam się z czymś niemiłym. Jeszcze dwa dni ta dostawa? Hmm, kurczę, no kiedy to w końcu przyjdzie? Zadajemy sobie pytania, niecierpliwimy się, nie odczuwamy takich pozytywnych emocji jak w przypadku oczekiwania na jakieś wydarzenie. Poza tym... Przedmioty często nam się niestety nudzą. Przyzwyczajamy się do przedmiotów, jesteśmy otoczeni przedmiotami. Jeżeli chodzi o doświadczenia, jest zupełnie odwrotnie. Nawet złe doświadczenia po jakimś czasie zaczynamy idealizować. Zapominamy o różnych złych momentach. Na przykład, gdy jedziemy na wycieczkę i ktoś się tam w czasie wyjazdu pokłócił no to już po wielu latach i tak zazwyczaj pamiętamy, że była to fajna wyprawa, no i ktoś tam się może ewentualnie pokłócił, ale jakoś tak nam umknęło. Zatem wspomnienia dłużej z nami zostają i powodują, że się nimi cieszymy, a przedmiotami za długo nie. Artykuł rzecz jasna znajdziesz w opisie do tego odcinka. I ostatni skarb na dziś to badanie, które mówi o tym, że ludzie, którzy wydają pieniądze na doświadczenia, a nie na przedmioty, Czują się szczęśliwsi, ale oprócz tego czują, że pieniądze zostały dobrze wydane. Jeśli interesujecie ten wątek, to koniecznie zerknij w artykuł, do którego link oczywiście umieszczam w opisie do tego odcinka. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję za Twoją obecność i za to, że mogłam dziś mówić prosto do Twojego ucha. I na koniec życzę Ci. Świąt takich, jakich pragniesz, spędzonych w zgodzie ze sobą, blisko ze sobą, blisko z tymi, których kochasz, blisko z przyrodą, jeśli potrzebujesz, blisko z Bogiem, jeśli wierzysz, że to Jego narodzenie, nawet jeśli na co dzień za bardzo z Nim nie gadasz. Wybierz sobie takie święta, które będą w pełni Twoje, przeżywane na Twój sposób. Z radosnym sercem i spokojną głową. Dużo miłości. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać, zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu. I jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, Style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś bądź chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.